Kama, wszystkiego najlepszego. Chyba całkiem niezły prezent na urodziny. Dzisiaj rano po rozruchu powiedziałam do całego zespołu, że to będzie najpiękniejszy prezent, jaki mogę dzisiaj dostać. Zwycięstwo z Developressem. I tak się stało. Bardzo się z tego powodu cieszę. Cieszę się, że całym zespołem fajnie zagrałyśmy to spotkanie, że mimo czasami braku koncentracji potrafiłyśmy przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę, bo to buduje zespół i nasz mental. Dzisiaj świetnie było widać, jak się na boisku uzupełniałyście. Były momenty, kiedy komuś nie szło, to inna zawodniczka brała ciężar gry na siebie i to dało super efekt. To prawda, że grałyśmy naprawdę każdą pozycją i tak jak mówisz, że uzupełniałyśmy się ile mogłyśmy. Bardzo piękne zawody całego zespołu i myślę, że po prostu to będzie owocowało w przyszłości i na pewno będzie szło ku przodowi, ku lepszemu. Także naprawdę to dla mnie to jest piękny dzień i na pewno uśmiech będzie mi towarzyszył do samego końca dnia. A zeszła już z Was presja nieprzegranego seta? A miałyśmy taką presję, bo ja nawet nie czułam tego. Mam nadzieję, że nie będziemy sobie robić presji nieprzegranego meczu, bo to nie jest nam w ogóle potrzebne. Musimy grać swoją siatkówkę, bo jak udowodniłyśmy w drugim secie, naprawdę to wygląda bardzo dobrze z tak trudnym przeciwnikiem, jakim jest Developress. Musimy po prostu stawiać na siebie i cieszyć się grą, bo jak widać z uśmiechami dzisiaj kończymy to spotkanie. Zuza, ja jeszcze nie widziałem statystyk pomeczowych, ale dzisiaj kończyłaś momentami nieprawdopodobne piłki i ciągnęłaś grę w ataku. Chyba już na stałe się pozbędziesz łatki zawodniczki defensywnej. Dziękuję, bardzo mi miło. Czy na stałe? Nie wiem. Jest to dla mnie naprawdę miłe, jeżeli ludzie widzą i doceniają to, że również dobrze gram w ataku, jak i w przyjęciu. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Jestem ogromnie szczęśliwa, że wygrałyśmy to spotkanie, bo było dla nas ogromnie ważne i czekałyśmy długo. Rzeszów jest świetnym zespołem i myślę, że też troszkę za dużo tych błędów. To spotkanie mogło się skończyć 3 punktami dla nas. Natomiast ja narzekam, cieszę się z tego, co mamy. Wiem, że jeszcze dużo pracy przed nami i pewnie się jeszcze spotkamy z tym zespołem, więc więcej się pomówicimy. Dzisiaj zagrał cały zespół. Widać było, że nawet w trudniejszych momentach, jeżeli któraś zawodniczka na trudniejszy moment, to inne brały na siebie ciężar gry. Czy to jest taka, będzie wizytówka i siła tego zespołu? Tak, mamy kompletną drużynę i w każdym meczu pokazujemy, że te zmiany nam funkcjonują.